Rozpoczął się już kolejny mecz pierwszej ligi. W roli serwującego Daniel Kaczerski. W roli returnującego obserwujemy Marka Stegiętę. No i proszę. Agresywny atak Daniela. Przeszła piłka po taśmie na drugą stronę. Autowe odegranie Marka. Panowie grają w grupie F. Daniel gra o zwycięstwo w grupie. Marek również może wygrać, ale pierwszy gem ląduje na koncie Daniela. Zero dla Daniela Kaczerskiego. Teraz serwować będzie Marek Stegiętę. Ależ poszedł. Agresywny backhand z naskoku. Wszedł na tę piłkę idealnie. Piękny atak od wejścia Daniela w ten mecz. Razem autowy return.
Pięknie. Dwa do zera dla Daniela już w tym pierwszym secie. Przejmuje kontrolę. Nie przechodzi piłka na drugą stronę po tym zagraniu Marka. Autowe odegranie Marka. Bardzo ładny teraz stop volley zagrany przez Marka. Lob, ale tutaj trochę zabrakło dokładności i przez to mamy 3 do 0 już dla Daniela.
Wróciliśmy do gry. Czwarty game tego pierwszego seta. Serwuje Marek po to, żeby zostać jeszcze w tym pierwszym secie. Bluza zdjęta już u Daniela. Czarny podkoszulek. Czarne spodenki. Taki sam ubiór prezentuje Marek. Pięknie, pięknie tutaj poprowadzona ta akcja przez Daniela. Gramy od razu drugiego seta w pierwszym 4-0. Jednak koniec pierwszego seta nastąpił dopiero teraz. 4-0 dla Daniela Kaczerskiego. Przez moment mieliśmy chwilę zawahania, ale już wszystko jest wyjaśnione. Także 4-0, chwila przerwy i za moment rozpoczniemy drugi set tego pojedynku. Teraz już oficjalnie rozpoczynamy drugi set. No i pierwszy punkt ląduje na koncie Marka.
Zerwany ten atak. Nowy set, nowe rozdanie. Nowe szanse. Gotowy ten return. To jest koniec. Gemma. Jeden zero dla Daniela. Głośne okrzyki z kortu obok, gdzie również trwają zmagania pierwszej ligi. No a my wracamy do gry tutaj, na korcie telewizyjnym. Przed nami drugi gem drugiego seta. Dobry atak, bardzo dobry forehand, zagrany do linii bocznej. Piękna akcja teraz. Drop shot. Piłka odegrana w korytarz deblowy. Przeszła piłka na drugą stronę. Dwa do zera. Prowadzi już Daniel Kaczerski.
coraz bliżej jest zwycięstwa. Zawodnik, który właśnie teraz będzie serwował. Ale teraz troszkę precyzji zabrakło. Walczył jak lew w defensywie teraz Marek, ale niestety w końcu ten ostatni atak okazał się na tyle dobry, że już nie był w stanie skontrolować piłki. Jeszcze zamieścić jej tam, gdzie trzeba. Ależ piękny backhand po linii z naskoku. Przepięknie wyglądało to zagranie. To jest naprawdę trudne uderzenie. A jakże znakomicie wykonane. No i właśnie poprzez takie zagrania Daniel pokazuje, dlaczego ten wynik wygląda tak, a nie inaczej. Jeszcze jeden backhand z naskoku, a teraz piękny, głęboki slice po krosie. I za moment zobaczymy, czy uda się Danielowi zamknąć ten mecz bez straty gema. Serwis do dyspozycji będzie miał Marek z Tegienta. Agresywny return, poszedł. Tym razem czegoś zabrakło. Ale wziął teraz poprawkę Daniel po tym poprzednim nieudanym returnie. Głęboka piłka.
Zepchnięty do defensywy Marek Stegięta. No i zbliżamy się nieuchronnie do końca tego pojedynku. Poszedł do siatki agresywnie, chciał nakryć piłkę Marek, ale próba nieudana. I za moment ten mecz może się już zakończyć. Jeśli się nie mylę, to 3 piłki meczowe otrzymuje właśnie Daniel. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze się broni Marek. Tym razem backhand Daniela ląduje w siatce. Będzie drugie podanie. Autowe zagranie ze strony Marka, to oznacza, że 4-0, 4-0. Daniel Kaczerski pokonuje swojego rywala. No i tym samym Daniel wygrywa grupę. A Marka niestety już żegnamy. Cóż, po przerwie wrócimy do Was z kolejnymi spotkaniami, także śledźcie nas, zostańcie z nami. Chwila przerwy na posprzątanie kortu, wymianę zawodników i wrócimy z kolejnym spotkaniem.